Witam Państwa serdecznie dzisiaj o tym, co dają nam przysiady. Nie wiem, czy macie tak jak ja, że nie lubię robić przysiadów. Badania pokazują, do których linki zamieszczę w opisie, pokazują, że robienie przysiadów niesie ze sobą bardzo wiele korzyści i im jesteśmy starsi, tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to i robić takowe przysiady. Paradoksalnie przysiady powinny być naszą codzienną rutyną, tak jak spacery, czy też bieganie, czy rozwijanie górnych partii mięśni. Tak też przysiady są dla nas istotne. Znalazłam sposób, dzięki któremu robimy przysiady, nie męcząc się, a je jednocześnie robimy i to sprawia, że korzystamy z tych wszystkich korzyści, które niosą przysiady. Natomiast chciałabym kilka słów powiedzieć, dlaczego te przysiady są ważne i co one nam dają. Robienie przysiadów sprawia, że stabilizuje się nam kolano, czyli zmniejszamy potencjalnie ryzyko urazu kolana, jak również kostki. Dodatkowo przysiady wzmacniają ścięgna, więzadła i kości. Tutaj jeśli chodzi o kości, to ma to istotne znaczenie w kontekście osteoporozy, ponieważ wiemy, że jeśli ktoś cierpi na osteoporozę, ma zmniejszoną gęstość kości. A robienie przysiadów zatrzymuje ten proces, a niejednokrotnie również sprawia, że ta gęstość tych kości się poprawia. Dlatego w kontekście osteoporozy robienie przysiadów jest niezwykle istotne. Przysiady dodatkowo stabilizują naszą sylwetkę, sprawiają, że łatwiej nam jest utrzymać balans, czyli nie ma ryzyka upadku, a jak wcześniej wspomniałam o ryzyku ewentualnego, potencjalnego urazu kolana. My robiąc jakieś ruchy w lewo, w prawo kolanem, co się oczywiście zdarza, dzięki przysiadom nie ma ryzyka, że to kolano gdzieś może się nam jakoś odwrócić i możemy go zwichnąć, czy też może nam wyskoczyć łąkotka. Dodatkowym elementem, który jest istotny, który przysiady nam dają, to jest wzmocnienie mięśni kręgosłupa i wzmocnienie samego kręgosłupa. Również przysiady sprawiają, że kolana nie są tak obciążone, bo wzmocnione mięśnie, czworogłowy uda, czy mięśnie pośladkowe, czy nawet mięśnie łydek, zmniejszają ciężar, który jest na kolanach, kiedy chodzimy, czy kiedy się zginamy, czy kiedy biegamy. Stąd przysiady są bardzo ważne. Jeszcze innym elementem bardzo istotnym to jest elastyczność. W miarę postępowania naszego wieku spada nam elastyczność ścięgien więzadeł i robienie przysiadów sprawia, że ta elastyczność ona nam nie spada tak drastycznie w miarę postępowania naszego wieku, a niejednokrotnie możemy jeszcze się bardziej uelastycznić. Jeszcze jedną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, na które będą pewno młodsze osoby zwracały istotną, dużą uwagę, to jest przysiady sprawiają, że sylwetka, że wygląd nogi się poprawia. Ta noga jest ładniej wyrzeźbiona, bo wzmacniamy mięśnie górne i dolne. I kolejna sprawa to pośladki. Wzmacniamy mięśnie pośladków i pośladki też lepiej wyglądają. A teraz przejdźmy do praktyki. Zaobserwowałam, że tak jak pewno wiele osób, wielu z Was, może się mylę, napiszcie w komentarzach. Bardzo lubicie robić przysiady, robicie ich dużo. Ja miałam taki okres, że robiłam po 10-15 przysiadów, ale robiłam to, powiem szczerze, z niechęcią. Natomiast ostatnio zorientowałam się, że tak naprawdę mogę te przysiady robić bez większego wysiłku. Jako ludzie jesteśmy z natury swojej leniwi. I to nie dotyczy tylko osób starszych czy osób powiedzmy, w średnim wieku, bo to dotyczy również naszych dzieci. Mamy tendencję do tego, że kiedy coś nam spadnie, czy też kiedy coś mamy na niższej półce, albo mamy się po coś schylić, to my automatycznie, zaraz Państwu zaprezentuję, co robimy. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy jakiś przedmiot na podłodze. Co najczęściej robimy? Najczęściej robimy w ten sposób. Lekko uginamy kolana i podnosimy dany przedmiot. To w takiej pozycji jesteśmy najczęściej. Tak samo, to samo tyczy się ewentualnych półek sklepowych, że mając półkę tutaj, to my się tylko uginamy lekko kolana, skinamy się do przodu i tu wyciągamy ręce po towar. Ja zrobiłam takie swoje badanie w domu, że w ciągu dnia ile razy musiałam podnieść coś, albo zejść, albo zobaczyć coś wyjąć z półki dolnej, będąc w lekkim rozkroku,
zrobiłam przysiad i podniosłam tą rzecz. I tak w ciągu dnia, wyobraźcie sobie, naliczyłam 25 przysiadów. Tyle tylko, że musiałam o tym myśleć, bo tak jak Wam powiedziałam wcześniej, my mamy wypracowany przez lata mechanizm po prostu nie uginania kolan, tylko lekko i lekkiego ich zginania i pochylania się do przodu. Dzięki temu, tak jak Wam powiedziałam, zrobiłam 25 przysiadów. Pierwszy przysiad jest zawsze najtrudniejszy, bo ta elastyczność, której nie mamy, albo która nam szwankuje, która jest coraz słabsza, ona sprawia, że pierwsze przysiady są trudne. Ale jeśli będziecie codziennie, co najmniej 5 razy albo 10 razy świadomie robić takie przysiady, to uwierzcie mi, wasza elastyczność się bardzo mocno poprawi, będziecie zadowoleni i zobaczycie, z jaką łatwością te przysiady będziecie wykonywać. I w ten sposób nie musicie robić 10, 15 czy 20 przysiadów naraz, bo robiąc jeden przysiad teraz, za godzinę będę zmuszał do zrobienia na przykład następnego przysiadu, po następnym pół godziny następnego. W ten sposób w ciągu całego dnia ja pracuję nad tą elastycznością, nad gęstością kości, nad sprawnością moich kolan, moich kostek, nad nieobciążaniem kręgosłupa i całej gamy i całego szeregu tych korzyści, które wcześniej wymieniłam. Dlatego co nam przysiady dają? Bardzo wiele. I zachęcam Państwa w związku z tym do takiego postępowania, żebyście nie robili przysiadów 10 od razu, tylko w miarę możliwości w ciągu dnia, za każdym razem, kiedy będzie potrzeba, po prostu się zgiąć i podnieść przysiad. Dziękuję Państwu. Zapomniałam na początku jeszcze powiedzieć, że bardzo będę wdzięczna za to, jeśli postawicie mi kawę wirtualną. Link będzie w opisie lub w komentarzach do filmiku. I nie zapomnijcie o tym, żeby mnie zasubskrybować i włączyć powiadomienia. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.